Dzień dobry, witam, witam. Witam z mojego ogródka wśród kwitnących już wiśni. Dzisiaj 24 kwietnia wiśnie zakwitły. To znaczy, posłuchajcie, o wczoraj były pierwsze kwiaty. Słoneczko pogrzało, a że kwitną zawsze po 20, czyli 24 dzisiaj, ale w zeszłym roku zakwitły 28. Także posłuchajcie, jeszcze nie jest ten pełny rozkwit, ale po dzisiejszym słoneczku myślę, że będzie. Witam kochani z kaweczką. No to taki kubeczek wiosenny też. Wiosenno-letni, bo ta zieleń tego kubeczka taka pastelowa to taka wiosenno-letnia. Witam cały świat. Kłaniam się niziutko. Kochani, piękne jest życie. Ja wiem, że często używam słowa piękne. I dla tych, co się denerwują tym słowem, to powiem tak, kochani. Nie denerwujcie się. Albo powiem może przewrotnie. Denerwujcie się. Pozwólcie sobie na te nerwy i zastanówcie się, czego, jakiego obszaru dotyczą. Że jeżeli nie widzicie tego pięknego świata, to dlaczego? Co jest takiego, co stanęło w moim życiu na przeszkodzie, żeby ten świat mój nie był piękny? A przecież otaczający świat jest przepiękny. My ludzie też jesteśmy piękni, prawda? Przecież to ten duch się liczy. Czasem patrzymy w lustro i może tak to, nie tak to, może by było inaczej. Nie, posłuchajcie, najpierw ta akceptacja samego siebie. Tak wyglądam. Czy bym chciała coś z tym zrobić? A to już jest następny krok świadomości. Ja, posłuchajcie, to jest tak, że jak już mi takie 2 kilo więcej wchodzi, to jak siedzę, to tak tu mnie gniecie. I pamiętam kiedyś tak mówię, a co? No tu mnie coś gniecie? Co ja się tu tak czuję? Załeczki się budowały. No i to było dla mnie to taka informacja. No to albo chcesz, żeby się budowały, albo nie. Wybór należy do ciebie. Ale posłuchajcie, tak jak moja mama mówiła, którą często wspominam. Tak, bo to tak lubię się z wami podzielić tym, co ja w życiu przeszłam. Co moi rodzice mówili, jak to było w moim domu. I mówi, tyle lat byłam taka chuda. No to pora, żebym w końcu wyglądała. I ona mówi, i chuda. No ja ją pamiętam taką normalnie mojej figury. Ale później, jak już była na emeryturze, to mówi, nareszcie jestem zadowolona ze swojego wyglądu. Posłuchajcie, czy to nie piękne? Prawda? Nareszcie była zadowolona ze swojego wyglądu. I tak trzymać. Kochani, Częstochowa, dzień dobry. Aci, powiem tak. No, 1-0 dla ciebie, kochany. Rozłożyłeś mnie. Tak, bo to wiecie, kiedyś to są te nasze prawdy życiowe. No właśnie, czy złośliwość świadczy o inteligencji? A czy inteligencja świadczy o złośliwości? No zgadzam się z tobą. Spojrzałam zupełnie innymi oczami na to stwierdzenie. Złośliwość świadczy o złośliwości, bo przecież człowiek inteligentny, czy będzie złośliwy? Piękne, nie będzie, bo jest inteligentny, to znaczy jest świadomy, jest dobry. To dlaczego ma być złośliwy? No bo złośliwość to jest taka, wiecie, te urazy siedzą w nas i tak, jak chcemy przerzucić na kogoś tak dziab, 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 to tak, niech jemu będzie gorzej. No faktycznie, gdzie tu inteligencja? Bardzo niziutkie wibracje, bardzo niziutkie wibracje złośliwości. Kiedyś mi się podobało określenie wróżka zębuszka. Wróżka zębuszka. No bo to tamte zęby pod poduszką, wiecie, kochani, jak tam wyleci, tak? Ale to teraz jest ta wróżka zębuszka, to jest to, która? No bo wróżka, no już się wszyscy uśmiechają, a zębuszka, a może sobie ostrzy zęby? Także widzicie, jakie to czasem te określenia są wyjątkowo trafne, jak się na nie spojrzy z odpowiedniej strony. Bo można spojrzeć z jednej, jak i z drugiej. Witam, kwiecień. Kwiecień, posłuchajcie, nie wiem czy widać, ale może najwyżej później pokażę jeszcze, bo też chcę, posłuchajcie, uchwycić dla mnie ten YouTube, to nagrywanie to też rodzaj takich wspomnień, takiego pamiętnika, bo mogłam zajrzeć na w zeszłym roku, co się działo, 28, zakwitły wiśnie kwietnia,
A czy to ktoś pamięta na przestrzeni lat? Nie, na takich, że... No, bo słuchajcie, zwraca się uwagę, komu może się mniej pamięta. O, ale może jest ktoś, kto zapisuje. No posłuchajcie, cudownie. Także może powiem tak, kochani, spotykamy się i jest to takie uwieńczone, prawda? Takie nagrane. Możemy spojrzeć, możemy zobaczyć. A o czym tośmy rozmawiali i komentowali rok temu czy dwa? Witam Częstochowę, tak jak powiedziałam Sylwusiu, i wszystkich w Częstochowie i w okolicy. Witam Warszawę, Anusia, przewodnicząca Warszawy. Anusia, prawda? Witam Perełkowo, o to tak powiem. Perełkowo, wasze perełki w Warszawie. Witam Gdańsk, witam Ełk. Pani kochana w Ełku, Joanna. Witam cały Ełk z Joanną na czele. Witam też Sydney. Joasiu, dzień dobry. Ach, ta moja Joasia w tym Sydney. W ogóle te Joasie to takie cudowne istotki. Tak mnie dziewczyny wspieracie. Dziękuję bardzo. Każde jedno, słuchajcie, słowo, które wspiera. Tak, Magda, tak. Słuchajcie, to jest piękne, bo świadczy, teraz mogę powiedzieć, o inteligencji, o dobroci w sercu, a nie o złośliwości. No bo jeżeli już stwierdziliśmy, dzięki Aci, Aci, piękne stwierdzenie, że złośliwość to nie świadczy o inteligencji. A no właśnie, powtórzę jeszcze raz. Złośliwość świadczy o złośliwości. Świadczy o nieprzerobionym jeszcze tym naszym życiu, przerobieniu tych naszych problemów. Okej. A jak wygląda to przerabianie problemów, kochani? A, witam Izabelę. Izabela Hinz. Witam Cię serdecznie. No teraz powiem po sąsiedzku, ale cieszę się, że jesteś. Dziękuję Ci za Twoje komentarze. Dziękuję za wspólne picie kawki. Jesteś kobietą rewelacyjna. Także witam wszystkich w Polsce i po sąsiedzku w Niemczech też witam. Ale oczywiście witam też na całym świecie. No bo słuchajcie, cały nasz świat, ten nasz świat odwagi jest na całym świecie, w naszych sercach. Tematem dzisiejszego odcinka, naszej strony w pamiętniku dzisiejszej, jak to jest, posłuchajcie i wyobraźcie sobie właśnie, jak to jest z przepracowywaniem tych takich różnych naszych problemów, spojrzeniem na świat, na problemy innych, innymi oczami. Dobrze, wyobraźcie sobie, oho, coś się buja. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy z drugą osobą, jestem związana liną. No i teraz tak. To takie są dwa przykłady. Mnie to ta lina konopna pasuje, bo ona jest taka naturalna, wiecie, taka życiowa, tak. Ale też możemy być związani gumą. Dlaczego mówię gumą? Bo wyjeżdżamy. Jesteśmy najpierw blisko, później się oddalamy. Z różnych powodów, bo słuchajcie, nie mówimy o powodach. No i dobrze, a teraz uciekniemy na koniec świata. I ten koniec świata, ale ta lina jest gumowa i ona się rozciąga i jest z nami na końcu świata, dalej nas trzyma. No to przyszła pora, by rozwiązać te liny między nami. Naszych takich, moim nieulubionym słowie, relacja. Słuchajcie, tak, w tym naszym, no i mamy sobie, wyobraźmy, taką linę. I co robimy z tą osobą z drugiej strony liny? No bo teraz jest tak, posłuchajcie, jeżeli zawiązaliśmy za życia tą linę i jak jedna strona umrze, no to co? Teraz chyba, że jak wróci, to tak ją rozwiążemy, no bo po tamtej stronie nie rozwiążemy naszej liny, którąśmy zawiązali w świecie tutaj naszym fizycznym. Ale to jest jeden temat. Może i na to przyjdzie rozwiązanie. Ale jeżeli jesteśmy tu na Ziemi i jesteśmy związani tą ziemską liną, której mówię, że no lina, posłuchajcie, oczywiście, w naszej podświadomości, bo to jest taki przykład, żeby to zobaczyć, no to dobrze, idziemy do drugiej osoby i mówimy, posłuchaj, ja to widzę to tak, tak i tak i tak i tak. A jak ty to widzisz? A ja widzę to tak, tak, tak i tak. No i posłuchajcie, no pięknie jest, jak jesteśmy bez emocji, to znaczy te nasze emocje są takie na spokojne. Okej, okay. A to, co się zadziało między nami, to po pierwsze, wybaczmy sobie, bo historii nie zmienimy, nie wrócimy do tamtego punktu w historii naszego życia. Ale dzisiaj możemy stwierdzić, że wiesz co, ja to Ci w sumie tak i dziękuję z jednej strony, bo to, że ja się wtedy tak te emocje, tak to wszystko wzięły górą, to dzięki Tobie uciekłam na ten koniec świata, ale co się okazało? Że jest mi tam dobrze, że dzięki Tobie, dzięki tej ucieczce okazało się, że jest mi lepiej niż było mi tutaj.
A jeżeli by nie było tej sytuacji, to bym dalej tutaj siedziała. I widzicie? I to tak jak ja kiedyś pewnego dnia powiedziałam, że tyle było zdarzeń związanych z naszym domem. Posłuchajcie, woda wyciekła nam na 2000 zł. Do dziś nie wiemy gdzie. Po prostu wyciekło. I 2000 i co nagle trzeba zapłacić rachunek 2000, jak człowiek ma tyle, ile? Ma tyle i tyle, a już się tak, to się waliło i tamto się waliło, no to trzeba było podjąć decyzję. Podjęliśmy decyzję i nagle się okazuje, że wow, rewelacja. No, jakiś piesek szczeka. I to jest tam, ja to tak chciałabym to wam zobrazować, jak ja to widzę. No i jest Alina. I jest Alina i dobrze. I wracam i mówię, posłuchaj, to było tak i tak. A jak to było u ciebie wtedy? Tak i tak? I to się zadziało, i to się zadziało. I posłuchajcie, to spotkanie spowodowało. No, a który mi tam tak przeszkadza? A widzicie, jak się nie podoba, a czym mówię, nie podoba się tutaj takiemu jednemu zwierzęciu, pieskowi. I spowodowało to, że ta nasza rozmowa, to nasze spotkanie spowodowało, że lina między nami się rozwiązała. Rozwiązała się i przyszło inne spojrzenie. Tak, powiedziałam, jak było wtedy, co czułam, jak było, jak to się w ogóle zadziało. I posłuchajcie, oczywiście zawsze jest tak, że ta druga strona nie wiedziała, że, posłuchajcie, no nie zna człowiek sytuacji, tylko to jest takie, wiecie, no widział tak, okej, a widział tak i myśli po swojemu. Także tu nie ma jakiejś winy, posłuchajcie, to nie jest kwestia winy. Tylko kwestia tej sytuacji. No i dobrze, przyszła sytuacja nowa, rozwiązaliśmy linę. No i teraz, no dobrze, ale co ta druga osoba zrobi? No tą linę między sobą rozwiązaliśmy. No jeżeli już nie ma nic między nami, to nie zawiążemy nowej liny. No to druga osoba, jeżeli sobie z tym nie poradzi, ta druga strona, bo to nie chcę mówić o osobach, tylko druga strona, to albo rzeczywiście sytuacja już popłynęła, albo przerzuci linę na inną osobę. Będzie miał okazję. Także kochani, popatrzmy tą świadomością naszą na te związane liny, związane osoby, z kim jesteśmy związani i co nas trzyma, ile czasu i energii poświęcamy danej osobie czy sytuacji, bo z reguły to jest związane z sytuacjami. I czy, posłuchajcie, kochani, czy nie szkoda naszego czasu, żeby przez 20 lat wracać, czy przepraszam, 5 czy 10 wracać do tamtego wydarzenia? Czy może zbierzmy się tak na odwagę, zróbmy głęboki wydech i powiedzmy, w końcu zacznijmy żyć swoim życiem. Bo życie cudzymi problemami to szkoda mojego czasu. I wtedy nagle się okazuje, posłuchajcie, że tak, spadają te inne klapki, te wszystkie klapki i te i inne i wszystkie. Zobaczyliśmy sytuację, bo sobie wyjaśniliśmy. I jeszcze co jest ciekawego, posłuchajcie, padają słowa, które mija dzień, dwa i nagle zaczynamy inaczej w ogóle rozumieć. To tak. Dzień dobry, Mariolu. Dzień dobry, Jadwigo. Mariolu, jestem. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, że jestem z tobą. Nie, o tak, trzymam kciuki, to może na dwie ręce. Trzymam kciuki. Posłuchajcie, kochani, trzymamy kciuki za Mariolę. Mariola, jestem z tobą. Żeby powiedzieć później, jest super, nie? Ale najpierw trzymamy kciuki. Wysyłamy pozytywną energię. Jadwigo, dzień dobry. Zajrzę do ciebie w tym tygodniu, nie ma sprawy, dam znać. A jeszcze posłuchajcie nadmienię. No słucham tak, posłuchajcie, no bo spotykam się z ludźmi, znaczy z ludźmi, no w ogóle tak obserwuję ten świat. Przyjechała babeczka ze Szwajcarii. Ach, mówi, nareszcie w Polsce zrobię zakupy. No nie, tańsze. No nie, mówi. Ale my mamy podobne ceny w Szwajcarii. Nie wiem czego, bo nie chcę oceniać. Może ktoś jest z Szwajcarii, niech podpowie.
Rozmawiam dzisiaj z mechanikiem, bo autko do mechanika pojechało. A on mówi, proszę pani, ja mówię, wie pan, no przyjechałam z Niemiec, nie bardzo mam co kupić, w sensie. No, no można, tylko to wszystko tam mam, w podobnej cenie. No to, o, mogę kupić wiejskie kiełbaski, tak, z łuszczykiem, bo tam jej nie ma. A on mówi, przyjechałem z Włoch, byliśmy 2 tygodnie. Boże, mówi, jakie te ceny. No, no tak, te same. Tylko co jeszcze jest nam potrzebne? Żeby na przykład pensje były tak jak w Niemczech, ale podatki do tych pensji, bo mówimy o pensjach, słuchajcie, 30% brutto netto. Chyba nawet 29%. Także, kochani, cieszę się. Cieszę się, że mogę się z wami podzielić moimi przemyśleniami, moim codziennym życiem. Może nawet nie takim codziennym, tylko tak jak, o właśnie, a teraz się podzielę. Także jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście, że mogę z wami kawkę wypić. I tak. Także, kochani, najlepszego. Najlepszego dla nas wszystkich. Pa! Do zobaczenia wkrótce. Nie, jeszcze za chwilę wam pokażę tą wiśnię. Jak mi no, te nasze wiśnie, posłuchajcie, to one były posadzone z taką intencją, że przychodzi wiosna i one przepięknie kwitną. I ja się po prostu zachwycam. Bo tak jakśmy zaplanowali, no bo w tym momencie wiadomo, wiśnie kwitną wtedy i wtedy, tak i nie inaczej kwitną, to tak to jest, tak to się stało. To pa, a na razie do za chwilę. Mówiąc o wiśniach, to nie wspomniałam, że zobaczcie już tulipanki pomarańczowe tutaj przy Magi lub przy Lubczyku. Już tu następny i tu trzeci, tu się schował. No szafirki jeszcze tak, tak stoją, ale no kwitną cały czas. O, tam też następny krasnal i jeszcze jeden. Krasnale dostały drugie życie, bo zostały umalowane. A teraz pokażę wam, jak wygląda wiśnia, która już kwitnie. O, tu tam pełniej. I te dwie są takie późniejsze. Późniejsze, jak są, o, jeśli chodzi o owoce, czyli troszeczkę i jeszcze troszeczkę później zakwitną. A ta, posłuchajcie, jest ta najwcześniejsza. To ona bardziej kwitnie. Te kwiaty już się najszybciej się rozwinęły. O, może to tak skomentuj. O, zobaczcie, jak pięknie. O, 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 o. Jakie piękne kwiaty wiśnie. Jakie piękne. A tu mamy ścianę, posłuchajcie, z bluszcza. Ona jest zielona cały rok. Na kracie, dlatego tak sobie tutaj jest. O, tak idzie do góry. To pa, do zobaczenia wkrótce. No tak, wkrótce szybko nastąpiło. Ta wółka z Pirea, posłuchajcie, ale ta wółka jest niesamowita. Już, no jest w pełnym rozkwicie. Przepięknie, przepięknie wygląda. Dywan jest, o, widzę, że się, czekajcie kochani, pokażę wam, że się już rozkwit pierwszy żółty tulipan. No oczywiście mniszki też już tu lekarskie pootwierały się. No zaraz będziemy syrop robić. Zeszłoroczny został wypity. A, i tutaj, o, jak tak słońce. Posłuchajcie, o, widzicie, jak pracują pszczoły? Jak słychać? To tutaj na Mahonii, ale tutaj, o, ten tulipan, pierwszy żółty pełny.